Serdecznie. Dzisiaj zaczynamy dzień jazd. Idę właśnie po kobyłkę, która ostatni raz była na jeździe, jak dobrze pamiętam, koło 5 września. Mam nadzieję, że mnie nie będzie próbowała zabić, a jest to młoda kobyłka, 3-letnia. I zobaczymy, co nam pokaże. O, tu już idziemy, zaraz wam pokażę ją. Będziemy musieli trochę kamerą posterować, żeby ją zobaczyć. O, to jest ona. Przywitaj się, młoda. Do roboty idziesz. Konia już mamy. Idziemy teraz na czyszczenia. Ta? Nie, nie chcesz iść. Podoba zawsze takie problemy z odejściem od stada, bo siwa jest padokowana 24/7 w stadzie, na łące. Ona tak naprawdę stajni nie zna. U nas część koni tak jest chowana. O, wiemy, ale jest grzeczna i nie będzie cyrkować, prawda? Konika mamy już przywiązanego, stoi grzecznie. Tak możecie zobaczyć, jest bezpieczny uwiąz, ale oczywiście my przywiązujemy jeszcze na sznureczku, bo jak wiadomo, konie to są zwierzaki, które lubią się odsadzać. Więc żeby nie było przykrych sytuacji albo utraty sprzętu, stosujemy właśnie takie sznureczki znane nam wszystkim, no bo to są sznurki ze snopków, więc mamy recykling od razu. O, tu jest nasz stajenny piesio, baksio. O. A siwa zajęła się tutaj jedzonkiem, więc bierzemy się zaraz do czyszczenia. I got you and your vibes in my mind. I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping it you and I. Chyba liczymy, że będzie bardzo grzeczna. O, konie się odezwały. Tak. O, akurat się schował nam za tym, ale idziemy ładnie. O, tutaj się odezwał kolega. Ale my idziemy. Prawda? Jest bardzo grzecznym konikiem. I zaczęliśmy tu już sobie lążować. Przepięliśmy sobie lążę nad szyją, żeby złapać za drugie kółeczko, żeby oczywiście nie ciągać jej za jedną stronę wędzidła. No jak i sobie na razie maszerujemy. Idziemy. Wodzę sobie zabezpieczyłam ostrze mionka o siodło, są luźne. Tu się nigdzie nie majtały. No, jak widzimy, na razie nie zwraca sobie na to uwagi. O, tam jeździ Maciej. A co, już przestałam zwracać na ciebie uwagę, już poszłaś sobie. Idziemy. Tak, z młodym koniem trzeba pamiętać, że trzeba zawsze zwracać uwagę. Więc ja za chwilkę odłożę sobie telefon. Troszkę ponagrywam wam z drugiej ręki, że tak powiem, że będziecie mnie widzieć. Bo muszę się skupić tutaj na siwej. Pierwsza, jak już się
się patrzymy, co ona będzie robić. Okej. Siadamy. O. Tak pilnujemy, żeby młody koń nie ruszał się, kiedy wsiadamy. Nie zawsze to wychodzi. Ona. Ale oczywiście też nie zaciągamy, żeby pysk był przy klacie, jak to przed chwilą mogło wyglądać. Zatrzymała się, wszystko jest ok, klepiemy i ruszamy. Super! Jest dobry koń. Mamy konia, który przychodził prawie miesiąc temu pod sobą. Tak, dajemy różną wodę. Nie skupiamy się na żadnym zebraniu konia. Koń ma iść sobie luźno do przodu. Nie próbować nas zabić. Szła sobie, albo nie szła. Idziemy dalej. I głównie to, na czym się skupiamy w pracy z młodym koniem, to to, żeby nam odpowiadał na pomocę. Jak chcemy zatrzymać się, to ma się zatrzymać. Jak chcemy ruszyć, to ma ruszyć. Nie rozbić się z drugim koniem. Skręcić. I co najważniejsze, żeby chciał iść do przodu. Tak, obserwował sobie, nie denerwował się. Tak, ona tu idzie teraz troszkę za drugim koniem. To też nie chce. O, i mamy zatrzymanie, odpuszczamy. Możemy poklepać, pogłaskać, dać nagrodę jakąś. Odpuściła sobie, no idziemy dalej.
I na placu odpuszczamy zawsze też pokręg, żeby był sobie luźny. Wciągamy wodę, jeśli nie mamy oczywiście wytoka, i wracamy do stajni, jak koń ruszy. Chodź. Skończyłyśmy już jazdę i idziemy do stajni. Znaczy do stajni. Przed stajnię się rozebrać. I idzie grzeczny koń. Tak? Był grzeczny? Był grzeczny. Jazda oczywiście długo nie trwała, bo jak mówiłam, to jest młoda kobyłka. 3 lata ma. Skończyła je stosunkowo niedawno. Była zajeżdżana wcześniej troszkę. I w sumie zajeżdżona jest chyba 4 miesiące, a siedziałam na niej może 10 razy. Nie chodzi bardzo dużo. Dbamy o to, żeby jednak ten kościec się troszkę rozbudował, ale powoli już taką lekką pracę wdrażamy. Teraz siedziałam może na niej 10 minut, na pewno nie dłużej, żeby oczywiście konik sobie przypomniał to, co było miesiąc temu. Tak. I był na przyszłość dobrym wierzchowcem. Zobaczcie, co znalazłam te kobyłki. Idziemy. Kalwinko! Chodź, dostaniesz jabłuszko. Czy nie chcesz? Nie, pewnie, że nie pogardzimy jabłuszkiem za taką super pracę wykonaną. Tak, tutaj puścimy bez kantarka, bo trochę przydłuży. Idziemy. Tak. Oj, mam. Zafakluniony konik. Idziemy. Przeszkadzają jeść, nie? Liczę, że mi teraz nie ucieknie. Mam jednego pastucha, jest drugi. Pastuch? Albo nie jest? Jest. Chodź. Uciekaj, koniu. Zdejmiemy kantarek i zapraszamy na palop. Dobrze, trochę nam. Nie, nie, nie. No ale nam drugi uciekł. To idziemy łapać.